Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Można udawać, że ludzie nie pamiętają albo nie wiedzą. Można być hipokrytą. Ale trudno być hipokrytą i trudno udawać wówczas, kiedy są dowody tej hipokryzji i już zostaną na wieki wieków amen w historii, panie pośle Palikot. Otóż jak pan głosował nad wicemarszałkami Sejmu w kadencji 2005, kiedy tak jak dzisiaj wielu posłów po raz pierwszy wybierał pan wicemarszałków jako polityk Platformy Obywatelskiej? Jak pan zagłosował wówczas za kandydaturą zgłoszoną autonomicznie przez Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego? Jak pan wówczas zagłosował za kandydaturą autonomicznie zgłoszoną przez Klub wówczas Samoobrony? Był pan przeciw. Jakoś wówczas nie szanował pan praw innych środowisk politycznych. To jeszcze nie koniec. Nawrócił się. Pan się często nawraca. Pan zdaje się kiedyś wydawał jakiś tygodnik o charakterze katolickim. Teraz krzyże pan zdejmuje. Pan się rzeczywiście nawraca, zmienia zdanie i udaje, że ludzie tego nie pamiętają. Ale to była pierwsza pana kadencja. Przecież był pan posłem także w kolejnej kadencji z ramienia Platformy Obywatelskiej. Był pan nawet wiceprzewodniczącym klubu. I przypomnijmy sobie, jak wówczas szanował pan i całe pana środowisko polityczne autonomię polityczną innych środowisk. Otóż Klub Prawa i Sprawiedliwości kilkukrotnie, co najmniej trzykrotnie zgłaszał kandydata do Komisji Służb Specjalnych. I było także zwyczajem, że nikt nigdy nie kwestionował autonomicznych praw tego klubu. Jak pan wówczas głosował, panie pośle? Proszę sobie przypomnieć. Tak, jak wówczas cała Platforma Obywatelska blokowała pan kandydaturę pana ministra Antoniego Macierewicza do Komisji Służb. A jak pan głosował? Czas minął, a jak panie pan pośle. Głosował? Jeszcze czas ostatnia minął, tylko pośle. Rzecz. Jak pan głosował, gdy wyrzucano z Komisji Specjalnej, gdy wyrzucano z Komisji Śledczej posłów zgłoszonych przez Prawo i Sprawiedliwość? I jak wówczas głosowało pana środowisko, w którym pan wówczas był? Panie pośle, można być hipokrytą, ale trzeba przynajmniej wtedy nie szukać źdźbła u innych, kiedy w swoim oku nosi się taką belkę, jak stąd do Lublina.